Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zdradzę Ci metodę, dzięki której będziesz mógł od razu spontanicznie wywołać emocje w rozmowie z dziewczyną. Jest to bardzo prosta metoda, często macie z tym problem. Krzysiek, poznałem dziewczynę, rozmawiam. No jak te emocje wywołać, tak? Daj jakieś magiczne teksty. Magicznego tekstu Ci dzisiaj nie dam, ale pokażę Ci tutaj sposób, który sprawia, że te emocje możesz praktycznie tak wywołać na zawołanie, na pstryknięcie palca. Co to jest za sposób? Dzwonisz do dziewczyny i zazwyczaj jak nie wiecie co powiedzieć, to zadajecie jej durne pytania logiczne, czyli co dzisiaj robisz, a może chciałabyś się spotkać, czy inne tego typu rzeczy, które czysto uderzają w informację, w logikę dziewczyny. No i wtedy ona Ci tam powie, tak? Ale generalnie wysysasz energię z rozmowy, ona Ci coś odpowie na to pytanie. Nie ma z tego za dużo emocji, zainteresowania, wręcz nawet wypalasz to zainteresowanie. Więc jak Ty możesz te emocje podbić? Po prostu zamiast zadawać głupie, logiczne pytanie, skomentuj to, jak ona mówi, jej zachowanie. Cześć Kasia, właśnie Ci do Ciebie dzwonię. Ty chyba siedzisz gdzieś na jakimś polu, bo słychać latające bąki, tak? Nawet coś takiego powiesz, ona się zaczyna śmiać, od razu masz emocje. Albo, kurczę, Kasia, ale Ty masz zaspany głos, Ty chyba wczoraj 3 piwa wypiłaś. Znowu zaczyna się śmiać, tak? Dopóki jej nie obrażasz, dopóki nie używasz jakichś niefajnych tekstów, które też ją mogą gdzieś tam zrazić do Ciebie, zawsze taki komentarz może wywołać fajne emocje, dziewczyna może być zainteresowana i oczywiście to się skończy tym, że pojawią się jakieś emocje w rozmowie, które potem z łatwością możesz przekuć na jakieś spotkanie bądź propozycję spotkania. Także nie zadawaj dziewczynie zbyt dużo pytań, jak do niej dzwonisz, jak do niej podchodzisz, bo te pytania czysto informacyjne, logiczne będą wyciągać tak naprawdę emocje z rozmowy, sprawią, że dziewczyna tutaj w rzeczywistości traci ochotę, no bo Ty nic nie potrafisz tutaj tych emocji podbić, tylko proponujesz, żeby to ona prowadziła rozmowę, natomiast to w ten sposób nie działa. Czyli jeszcze raz, dzwonisz do dziewczyny, nie wiesz co powiedzieć, zawsze w takiej sytuacji skomentuj jej ton głosu, być może to, jaka jest piękna pogoda. Cześć Kasia, dzisiaj do Ciebie dzwonię, właśnie nade mną lata wróbel, co u Ciebie? I widzisz, i wtedy są te emocje, ponieważ Ty coś wnosisz do tej rozmowy, jakąś wartość. Jeśli to robisz oczywiście w entuzjastyczny sposób, masz pozytywny ton głosu, no to też dziewczyna fajnie będzie reagować i będzie otwarta na dalszą możliwość spotkania się z Tobą. Więc to Ci polecam, bo to jest często to pytanie, jak te emocje podbić, jak się nauczysz takiego komentowania, z łatwością będziesz te emocje generował. Jeśli zadajesz jakieś jedno pytanie dziewczynie na początku rozmowy, to może nie być katastrofa. Natomiast najgorzej jest tak wtedy, kiedy tych pytań zadasz jedno, dwa, trzy, bazujesz na samych pytaniach. Także czasami jeszcze jedno pytanie, jak dzwonisz do dziewczyny, co u Ciebie może przejść, jak wcześniej były jakieś emocje w rozmowie, nakręciłeś tą kobietę, to może być spoko. Natomiast jak zadasz dwa, trzy takie pytania, no to z pewnością możesz to zainteresowanie, tak jak mówię, wypalić i dojdzie do sytuacji, gdzie no, poczujesz, że ona już nie ma zamiaru z Tobą rozmawiać. Ja tą metodą dzieliłem się z wieloma moimi kursantami, także powinieneś ją wypróbować, przetestować i tu możesz mi też komentarz napisać, jak to działa, czy faktycznie się sprawdziło. A wierz mi, że komentowanie dużo lepiej się sprawdzi zawsze, to lepiej zrobić niż zadawanie jakiegoś durnego, logicznego pytania, gdzie idziesz, co robisz, czy my się dzisiaj spotkamy, gdzie pracujesz. To nigdy nie powoduje w rzeczywistości zaangażowania kobiety, tylko komentarz powoduje te emocje. Także wbij sobie to do głowy, żebyś nie robił głupich błędów, jak rozmawiasz z dziewczyną. A ja przypominam, że do jutra możesz pobrać mój najnowszy materiał, jak emocjonalnie rozmawiać z dziewczynami, 30% taniej, także wejdź na tą stronę, pobierz. Jest to najbardziej aktualna wiedza, jak efektywnie emocjonalnie rozmawiać z dziewczynami. Właśnie w zeszłym miesiącu nagrywałem ten materiał, także myślę, że warto, żebyś tutaj skorzystał, bo w środę po północy ten cały materiał będzie już droższy, 30%, także warto. Jestem przekonany, że ta wiedza zmieni Twoje życie, będziesz miał zupełnie inne podejście do dziewczyn, do tego, jak z nimi rozmawiać, jak generować emocje w rozmowie. Nauczysz się tego w bardzo łatwy sposób na przykładach, które podaję w tym kursie. Dzięki i tutaj masz link do strony. 30% taniej jutro po północy, także pospiesz się i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!